Falownik jest najważniejszym z elementów instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest zamiana prądu stałego, produkowanego przez moduły, na prąd zmienny, zsynchronizowany z siecią energetyczną. Ja często porównuję falownik do serca, dlatego że jego zadaniem jest pompowanie energii z modułów fotowoltaicznych do naszej instalacji elektrycznej w naszym budynku. Przy okazji tego pompowania falownik również zamienia formę, dlatego że z modułów fotowoltaicznych mamy energię prądu stałego, natomiast w naszych gniazdkach w sieci mamy energię prądu przemiennego, więc jak sama nazwa wskazuje, falownik zamienia jedną postać energii na drugą. Dodatkowo falownik można również przyrównać do mózgu, dlatego że jednym z jego zadań jest monitorowanie produkcji energii i raportowanie jej w maksymalnie przejrzysty i czytelny sposób. Potrzeba sporej wiedzy, aby dobrze dopasować falownik do instalacji. Dobre firmy projektujące instalacje fotowoltaiczne dysponują specjalnymi programami pozwalającymi na symulację zacienienia instalacji przez cały rok. Firma Fronius istnieje od 75 lat, w tym roku obchodzimy nasze 75-lecie, a falowniki produkujemy od lat 28. W związku z tym mamy rzeczywiście bardzo, bardzo duże doświadczenie na tym polu. Warto również spojrzeć na to, czy w kraju jest dostępne wsparcie techniczne, czy jest oferowany serwis tych urządzeń, dlatego że instalator jest takim elementem, który pośredniczy pomiędzy producentem urządzenia a właścicielem tego urządzenia, czy właścicielem elektrowni fotowoltaicznej. Zawsze, jeżeli cokolwiek dzieje się z danym urządzeniem, to sprawa musi zostać rozpatrzona przez producenta. Można się tutaj przebijać na parametry, że falownik ma na przykład stopień ochrony IP65, co oznacza, że może być montowany na zewnątrz budynku. Jest często stosowana i wygodna forma montażu. Należy tylko zwrócić uwagę na to, żeby nie był falownik montowany w kierunku południowym, czy bezpośrednio, żeby nie był narażony na działanie promieni słonecznych, czyli zalecamy raczej schowanie go gdzieś na ścianie, na przykład północnej, czy to na dachu, czy na budynku. Można go również oczywiście zamontować wewnątrz pomieszczenia. To, co jest na przykład ciekawe w przypadku naszych urządzeń, to jest tak zwane aktywne chłodzenie falownika, czyli falownik jest wyposażony w wentylatorek, który przedmuchuje nam żeberka radiatora. W ten sposób sprawnie odbieramy energię cieplną. Kwestia odprowadzania tego ciepła jest bardzo, bardzo ważna. I w przypadku urządzeń, które są chłodzone właśnie aktywnie, czyli z wymuszonym obiegiem powietrza, tak jak jest to w przypadku firmy Fronius, uzyskujemy dzięki temu niższe temperatury na radiatorze czy na elementach elektronicznych wewnątrz falownika, co zdecydowanie przekłada się na żywotność tego urządzenia, jest ona oczywiście dłuższa. Niezmiernie ważny jest system monitorowania instalacji fotowoltaicznej. Ważne jest, żeby ten system monitorowania był w języku polskim, żeby serwery, bo w tej chwili są to technologie, które umieszczają te dane w tak zwanej chmurze, żeby te serwery były niezbyt daleko, bo dzięki temu będziemy mieli łatwiejszy, szybszy i bezpieczny dostęp do tych danych. Również w systemach monitorowania powinniśmy mieć dostęp do naszej instalacji zarówno przez strony internetowe, jak i przez aplikacje, które mamy na różne platformy, czyli to czy na iOS-a, czy na Androida, są one jak najbardziej dostępne. No i w takich systemach monitorowania można oczywiście wymieniać wiele różnych ciekawych funkcjonalności, na przykład możliwość dzielenia się swoimi uzyskami czy swoimi wynikami z innymi osobami. Ale to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to jest na przykład możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania w falowniku, którą nie ruszając się tak naprawdę zza biurka może dla nas wykonać instalator. System monitorowania może stanowić cały ekosystem, czyli tutaj dochodzą nam dodatkowe elementy, takie jak na przykład licznik inteligentny. Możemy zacząć od jednego licznika inteligentnego, który montujemy w pobliżu licznika operatora systemu dystrybucyjnego. Dzięki temu będziemy mogli dokładnie zmierzyć, ile energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej zostaje w naszym budynku, ile z tej energii oddajemy do sieci, ile tej energii również pobieramy od operatora systemu dystrybucyjnego. Jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy i chciałby się dowiedzieć więcej na temat zużycia energii w swoim budynku, może dołożyć takich liczników więcej.
może na przykład opomiarować swoją pompę ciepła albo na przykład bojler, w którym podgrzewa ciepłą wodę użytkową. W ten sposób może na co dzień czy na bieżąco śledzić, ile energii z elektrowni fotowoltaicznych jest właśnie przeznaczona na te cele. To są wymierne korzyści, wymierne oszczędności. Fotowoltaika wpisuje się w proekologiczną politykę Unii Europejskiej w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i promocji zrównoważonego rozwoju.